Dzień dobry. A dziś przeczytam kolejny fragment książki autora Pascala Żywi i Jacques'a Pujol Nadużycia duchowe. Autorzy właściwie, o głównych problemach psychologicznych ofiar nadużyć duchowych i ofiar grup destrukcyjnych oczywiście. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Espirit w 2010 roku i jest cały czas w sprzedaży. Strona 60. Główne problemy psychologiczne ofiar. Istnieją dwie możliwości, aby opuścić kościół lub wspólnotę, gdzie doszło do duchowego manipulowania. Odejść samemu lub zostać wykluczonym. Jakkolwiek doszło do opuszczenia grupy, ofiary przeżywają po zerwaniu z grupą wiele problemów psychologicznych. Problemy te są bardzo poważnymi przeszkodami w powrocie do normalnego życia i odnalezienia własnej autonomii. Samotność. Samotność jest jedną z pierwszych trudności, z jakimi musi się zmierzyć osoba, która opuściła grupę. Ta samotność jest przyczyną dwóch poważnych zaburzeń, szczególnie ciężkich do zniesienia. Kryzys uczuciowy. Niezależnie od tego, czy człowiek opuszcza grupę z własnej woli, czy też zostaje z niej wydalony, rezultat jest ten sam. Człowiek ten uważany jest przez wspólnotę za renegata bądź narzędzie w rękach szatana. Z dnia na dzień zostaje opuszczony przez wszystkich. Nie może już podtrzymywać dawnych przyjaźni, jakie łączyły go z innymi członkami kościoła czy wspólnoty. Przywódcy są nieprzejednani w tym względzie i zakazują wszelkich kontaktów z wykluczoną osobą. Destabilizacja, która następuje po takim odrzuceniu, jest straszna. Człowiek traci w jednej chwili ciepło przynależności do grupy i związek z tymi, którzy byli dla niego jak prawdziwa rodzina. Pewna ofiara wyjaśniła mi, że po swym wykluczeniu miała wrażenie, że cały świat wokół niej zapadł się i że nie liczy się już dla nikogo. Zostałam kompletnie sama, było to dla mnie straszne. W ciągu jednego dnia straciłam wszystkich przyjaciół. Problemy w relacjach. W grupie stosunkami międzyludzkimi w najmniejszych nawet detalach kieruje bardzo precyzyjny kodeks. Powstaje specyficzny system relacji właściwy tylko danej grupie i nie mający nic wspólnego z systemem stosunków międzyludzkich w całym społeczeństwie. Członkowie są skłaniani do wierzenia, że Bóg wybrał ich, aby stali się elitą, aby poznali jedyną słuszną interpretację Biblii. Uważają oni, że posiadają prawdę i że reszta świata, będąc pod wpływem szatana, pogrążona jest w kłamstwie. W tych okolicznościach były członek po opuszczeniu grupy przez pewien czas długość tego okresu różni się w zależności od osoby, będzie miał trudności z nawiązaniem nowych relacji i odnowieniem starych znajomości. Nie wie już, jak żyć w normalnej relacji, jak równy z równym, z innymi osobami, poza systemem odniesień swojej wspólnoty. Fałszywe przekonanie, że świat zewnętrzny jest tylko kłamstwem i że rządzi nim szatan, prowadzi do braku zaufania do kogokolwiek, gdy świat zewnętrzny może jedynie oszukiwać. Oto świadectwo pewnej młodej kobiety. Po opuszczeniu wspólnoty miałam trudności, aby znowu nauczyć się komunikować z ludźmi. Byłam jakby istotą pozaziemską, która nie potrafi ani zrozumieć, ani być zrozumianą przez innych. Przez długi okres odczuwałam w sobie ogromną pustkę. Bałam się komukolwiek zaufać. Przeszkoda w postaci myślenia dualistycznego, w kategoriach białe lub czarne. W kościołach lub wspólnotach, w łonie których ludzie stają się ofiarami nadużyć duchowych, doktryna zawsze dzieli otaczającą rzeczywistość na dwie przeciwstawne sfery. Bóg, diabeł, dobro, zło, świat duchowy, świat materialny itd. W tego typu systemie i w tym typie nauczania, gdzie wszystko jest albo zupełnie białe, albo zupełnie czarne, przywódca i tylko on wskazuje i mówi, w co trzeba wierzyć i co trzeba robić. Nie ma miejsca na szarość, a jeszcze mniej na inne kolory. Jest to albo nic. Ta dualistyczna logika rządzi wszystkimi myślami i uczuciami członków grupy. Zakorzenia się ona w ich sercach. Efektem takiej postawy jest fałszywe przekonanie, że oni zawsze mają rację, a inni zawsze się mylą. Oni nie mogą się mylić, ponieważ przywódca, który jest posiadaczem prawdy, zawsze jest obecny, aby nimi kierować i udzielać im rad.
Nawet po opuszczeniu grupy, myśl dualistyczna nieświadomie na różne sposoby wpływa na człowieka w dalszym ciągu, poważnie utrudniając ponowne przystosowanie się do życia codziennego. Człowiek ten może napotkać wiele problemów. Utrata zaufania do siebie samego. Strach przed podejmowaniem samodzielnych decyzji z obawy przed pomyłką. Nieustanna troska o to, by mieć jasną odpowiedź w każdej kwestii. Poszukiwanie kogoś, kto będzie mógł nim kierować, udzielić mu dokładnej odpowiedzi w każdej sprawie. Perfekcjonizm prowadzi go do tego, że nie znosi błędów lub sprzeczności. Trudność z tolerancją i przyjęciem, że uprawnione są inne punkty widzenia niż jego własne. Pewność, że zawsze ma rację, a inni się mylą. Tendencja do tego, aby nie wsłuchiwać się w pełni w innych i aby natychmiast prezentować przyjęte z góry idee. Trudność z panowaniem nad emocjami, jak u małego dziecka. Zjawisko chwiejności. Grupa zawsze narzuca członkom nową tożsamość. Ta zaś budowana jest zasadniczo na bazie doktryny, a nie życia i wolnej woli. Różne techniki manipulacji wzmacniają ten proces i przeszkadzają w jakiejkolwiek osobistej refleksji. Doktryna grupy kształtuje nową tożsamość, ale ważne jest, aby dobrze zrozumieć, że stare ja jednak nie zniknęło. Jest jak książka, którą już się nie interesujemy i którą kryjemy na biblioteczce za inną książką. Obecnie nas pasjonującą. Jednak stara książka, nawet jeśli jest niewidoczna, dalej tam jest. Członek grupy, zdając sobie sprawę, że został poddany manipulacji i wykorzystany, zaczyna powoli myśleć samodzielnie. W pewien sposób stawia on znowu w dostępnym miejscu tę książkę, którą od dawna już się nie interesował. Wielu ludziom na początku z trudem przychodzi ujawnienie prawdziwej osobowości. Bardzo często przez pewien czas były członek toksycznej wspólnoty żegluje między swoją tożsamością i tą zbudowaną przez grupę. Po angielsku nazywa się floating. Zjawisko to pojawia się, gdy człowiek widzi, słyszy, czyta, spotyka kogoś lub coś, co na powrót pogrąża go w atmosferze dawnej grupy. Oto doświadczenie, jakie ma za sobą w nowej parafii pewna pani. Podczas nabożeństwa niedzielnego chórek wykonywał kantyk, który dobrze znam. Śpiewaliśmy go często w mojej dawnej grupie. Słysząc ten śpiew, zadrżałam i przez krótką chwilę wszystko wokół mnie uległo zmianie. Przez moment miałem wrażenie, że nie jestem w nowej parafii, lecz w dawnej grupie z moimi starymi przyjaciółmi i wydawało mi się, że Bóg nakazuje mi do nich wrócić. Ponieważ kobieta ta zdobyła już pewną niezależność w stosunku do swojej grupy, bardzo szybko zdołała opanować ten problem. Niestety u byłych członków, którzy są jeszcze słabi, może dojść do bardzo głębokiego wzburzenia powodującego czasami, że niektórzy wracają do starej grupy, w której zetknęli się z nadużyciami duchowymi. Problemy duchowe ofiar. Relacja z Bogiem. Niektóre pytania stale pojawiają się w ustach osób, którzy zostali poddani duchowej manipulacji. Dlaczego ja? Co ci zrobiłem, Panie? Gdzie jest Bóg? Itd. Okrutne doświadczenie, które było ich udziałem, całkowicie zafałszowało ich relacje z Bogiem. Nie są oni w stanie zrozumieć, jaki on rzeczywiście jest. Mają wrażenie, że go tracą. Doświadczają gniewu względem niego i mają poczucie, że ich zdradza i opuszcza, a także, że ich odejście lub wykluczenie z grupy jest ciężkim grzechem. Dlatego myślą, że Bóg ich odrzuca, odbierając im swoje zaufanie i miłość. Ich poczucie winy wobec Boga jest bardzo wielkie. Niektórzy myślą, że stracili jakąkolwiek szansę zbawienia. Modlitwa. W tej kwestii, na podstawie świadectw ofiar, które dalej modliły się same lub z innymi chrześcijanami, często występują trzy problemy. Po pierwsze, osoby te mają odczucie, że Bóg nie słucha skierowanej do niego modlitwy, że nie udzieli żadnej odpowiedzi. Po drugie, czują się one obarczone wielką winą, ponieważ nie modlą się codziennie lub niedostatecznie długo, bądź też brakuje im gorliwości. Po trzecie, odczuwają przygnębienie lub niepokój podczas modlitwy. Przydarza się to szczególnie osobom, które przyłączają się do nowego kościoła, gdzie sposób modlitwy przypomina ten praktykowany w dawnej wspólnocie.
Taka modlitwa na nowo zanurza je w atmosferze dawnej grupy, przypomina im przykre chwile w niej przeżyte. Relacja z innymi chrześcijanami. Relacja ta, wedle rozlicznych świadectw, stanowi dla wielu lub ofiar wielką trudność z powodu chorobliwego strachu, że znowu mogą zostać duchowo wykorzystane. W grę wchodzą cztery podstawowe przyczyny. Przekonanie, że stanowią część elity wybranej przez Boga, prowadzi niektórych byłych członków toksycznych wspólnot do ciągłej myśli, że są oni różni od innych chrześcijan, że niczemu nie służy podtrzymywanie stosunków z nimi. Z drugiej strony osoby wykorzystane duchowo paraliżuje poczucie niższości we wszystkim odczuwane w stosunku do innych chrześcijan. Strach przed mówieniem o własnym doświadczeniu, jak również strach przed niezrozumieniem i nowymi zranieniami, również powstrzymuje je od mówienia. Mają wreszcie uczucie, że popełniły ciężki grzech, który sprawia, że inni chrześcijanie nie zechcą ich zaakceptować. Depresja. Wszyscy członkowie sekt, których spotkałem, przeżywali depresję, której intensywność i czas trwania różnił się w zależności od konkretnego przypadku. Izolacja uczuciowa, trudności w relacjach międzyludzkich, problemy duchowe są jej zasadniczymi przyczynami. Może się do nich dołączyć poczucie winy oraz wyrzuty sumienia, potęgowane jeszcze następującymi czynnikami. Świadomością, że osobiście nakłonili inne osoby do przyjęcia doktryny grupy i że jest niemożliwością wyprowadzenie ich z niej. Świadomością, że należeli do systemu, który posługuje się technikami manipulacji mentalnej i dopuszcza się nadużyć duchowych. Świadomością, że sami byli manipulatorami. Świadomością, że przez przynależność do wspólnoty utracili dużą część życia, a czasami również rodzinę, współmałżonka, dzieci, zaprzepaścili karierę, edukację, stracili pieniądze, majątek, a nawet zdrowie. Świadomością gołocenia ze wszystkiego i niepewnością co do przyszłości. Wśród byłych członków doświadczających depresji niektórzy potrzebują terapii. Ważne jest zatem dla rodziny, przyjaciół oraz pastora bądź księdza, aby podjąć się dzieła towarzyszeniu przez zachętę, aby dana osoba spotkała się ze specjalistą, psychologiem lub psychiatrą. Nieleczona depresja może mieć bardzo poważne konsekwencje, a czasami prowadzi do samobójstwa. Trudności doświadczane przez ofiary nadużyć są poważne, a im samym wydają się nie do przezwyciężenia. Następny rozdział pokazuje, że można pokonać swoje zranienia. Proszę Państwa, tutaj właśnie następnym razem przeczytam o ponownej adaptacji i niebawem już zapowiadany aspekt prawny i aspekty z kryminologii. Jak można tutaj walczyć z tymi sektami, sprzeciwiać się grupom destrukcyjnym, ostrzegać przed nimi i także na gruncie właśnie prawnym przeciwstawiać się lub po prostu bronić ofiar tych grup. Serdecznie pozdrawiam. Nazywam się Przemysław Goranin, jestem pedagogiem, doradcą zawodowym, nauczycielem przedmiotów prawnych. Dziękuję, do usłyszenia.